Co mogłoby się stać, gdyby się wpali na świetny pomysł i połączyli razem ze sobą Creepera razem ze Slime'em? Czy tobie czasem wąski sufit na łeb się nie spadł? Mogę wam nawet to pokazać. Proszę bardzo, poznaj kolegę. No piękny jesteś. Więc no, powstaje nam wtedy taki gigant. Kolego, przeserdeczny, nie wybuchaj, proszę cię, nie w tym miejscu. I to by było na tyle. Przynajmniej teraz wiecie, że jest to niebezpieczne. W każdym razie dzisiaj chciałem pokazać wam kilka właśnie takich mobów, które połączę razem ze sobą i zobaczymy, co z nich po prostu wyjdzie. A ty w tym czasie możesz stawić łapeczkę w górę, a pod koniec odcinka napisać, który z tych mobów spodobał ci się najbardziej. No i tak jak widzicie, mamy tutaj dostęp do naprawdę bardzo dużej liczby tego typu mobów. I mamy tutaj połączenia naprawdę czasami bardzo dziwne, bo nawet możemy tutaj spotkać Squida połączonego z Creeperem, czy gdzieś tutaj widziałem nawet świątecznego pająka. Co? Mamy nawet tutaj Blendermana. Naprawdę totalnie porąbane rzeczy. Na przykład, jeżeli byśmy połączyli sobie świnie razem z pająkiem, to... Co? Czekaj, jak ty wygląda? Świnko, co ci się stało? Ej, ty trzesz brzuszkiem po ziemi, będziesz miała otarcia. Ona trze tutaj czy nie? Bo ja nie widzę. Ej, ale jest słodziak, bo różowy pająk zawsze dobrze wygląda. A najlepsze, że może na nim... Jezu, Boże drogi, jak to zasuwa! Człowieku, możemy na nim jeździć. A czemu teraz nie jest tak szybko jak wtedy? Wtedy jakoś lepiej to wyglądało, ale... O Boże! Kozackie, a jesteśmy w stanie wejść na drzewo, w sensie na budynek do góry? No pewnie, że tak, ale to jest jedna z najlepszych mobów, jakie widziałem na świecie. Jedna z najlepszych mobów, no moja Polski taka dobry. No powiedzcie mi, czy nie podoba wam się taki pająk do chodzenia na co dzień zamiast konia, no jest idealnie po prostu. O Jezu, jakie to jest szybkie, jak to ucieka. Generalnie praktycznie wszystko, co możemy połączyć ze świnią, służy nam do latania, bo jeżeli połączymy sobie Blaze'a razem ze świnią, to możemy także sobie na takim latać i to jest dosyć ciekawa sytuacja, w sensie może nie latać, bo jakoś dziwnie tak podskakujemy. Czuję się troszkę, jakbym latał sobie po tym z Netheru. Tym czerwonym, co jak wyjdzie z lawy, to mu zimno. Nawet widzę, że my tutaj tak porąbane połączenie jak Blaze z bałwanem. Co może z tego wyjść? Jesteś dziwny. Wiecie co, ja może włączę sobie game moda, ale wezmę sobie przy okazji złote jabłko, żeby w razie czego od razu nie zginąć. Co to jest? A ja nie chcę tego widzieć. Zjedzmy sobie jabłuszko i zobaczymy, czy on będzie mnie w ogóle atakował, bo ja nie wiem, czy ten mob teraz jest nastawiony do nas pozytywnie czy negatywnie. Ej, widzę, że ona do mnie w ogóle ucieka. Halo? Przepraszam bardzo. Okej, to jest dość dziwne. W sensie on powinien działać troszkę tak jak działa bałwan. Powinien zostawić wszędzie ogień za sobą. Wtedy wyglądałoby to dobrze. No ale co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Co możemy tutaj jeszcze sobie ciekawego znaleźć? Ej, naprawdę interesuje mnie ten świąteczny pająk. W sensie nie wiem, co to będzie. Weźmy sobie te trzy ostatnie jajka, bo to dosyć ciekawie brzmi jak Blenderman Polar Wolf, czyli będziemy mieli wilka polarnego. Co? O panie drogi, jaki ty przekarmiony jesteś. Może jakiś słodziak. Ej, a da się go oswoić? W sensie chyba się nie da. Ty do... Co? I możemy na nim jeździć? Jaki kozak! Ej, ma niebieskie oczy, on wygląda trochę jak te psy, takie husky chyba są, co mają takie oczy. Mamy Blendermana. Blenderman, z czego widzę, to jest po... A coś ty mu zrobił? Blenderman to połączenie Blaze'a razem z Endermanem. Dopiero teraz się dowie... Ej, ty masz czapkę nawet. Dopiero teraz się dowiedziałem, że tamten mob ma ciekawą umiejętność strzelania dookoła siebie tymi i tymi. Wow! Co jest? Już mi jeszcze wilka utłukł! Moi drodzy, pamiętajcie, żeby nigdy nie tworzyć świątecznego pająka Klausa, w sensie... Co w sensie? Czemu on fajerwerkami wystrzeliwuje non-stop? Po co to jej chodzi? I nie wiem, czy widzicie, ale on w ogóle regeneruje swoje życie, to jest jeszcze bardziej porąbane. Przed chwilą był troszkę obity nawet, jak tak sobie przypomnę delikatnie. Dobra, zostawmy go, dotykanie go nie ma większego sensu, jeszcze tylko uratujmy wioskę, bo ktoś mi ją tutaj planuje podpalić. Z czego widzę, to nawet nie idzie zgubić tego moba, bo on cały czas strzela tymi fajerwerkami. Co za dziwny potwór. No dobra, co my tutaj jeszcze mamy? Blenderman myślałem, że będzie wyglądał troszkę inaczej, bardziej do Slendermana podobnie, a nie w ten sposób. No ale co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Iluzjoner połączony z Creeperem, iluzjoner połączony z Wither Skeletonem i iluzjoner połączony z Gustem. Ej, co to? Czekaj, to jest coś jeszcze z Gustem takiego dużego. Silverfish i Creeper. Nie teraz. Mamy jeszcze Gusta z Shulkerem. No dobra, co tutaj będzie? Iluzjoner połączony z Creeperem. Ty się jakoś tak dziwnie uśmiechasz jednostronnie. Co on może robić? Czekajcie, włączmy sobie, weźmy sobie to z powrotem jeszcze raz jabłko i włączmy game moda. Zobaczymy, co on będzie tutaj robił. Ło! A co ty się tak dublujesz? Kolego przesympatyczny, nie wolno tak, faktycznie, delikatna iluzja była. Mamy jeszcze, o Jezus! Wither Skeletona jako iluzjonera, panie drogi, jak was dużo, skąd wyście się wzięli? Ja pierdzielę, to co będzie, jeżeli tutaj jest już tak ciężko, a mamy tu jeszcze możliwość posiadania Gusta? No nie, to już jest przesada dosłownie! Toż nie można w te pięciu gastów tak sobie latać i atakować ludzi, no! Nie chciałbym tego dosłownie spotkać gdzieś tak na świecie, chodząc sobie czy grając... To jest przesada. Czekajcie, trzeba wezwać świątecznego pająka do ataku. Walcz z nimi! Bardzo dobrze, ja wiedziałem, że... Co? Ja nie wiedziałem, że on wsadza im fajerwerki pod tyłek, oni wylatują. O co tutaj chodzi?
To jest jeszcze bardziej porąbane niż się spodziewałem. Mamy jeszcze tutaj Gasta połączonego z Shulkerem. Czym ty? Czekaj, bo mi się zepsuło. Wow, tam w środku jest Gast! Co ty gadasz? Jeny, w jakim tempie to strzela! O, myślałem, że będę latał do góry, a tu nie poleciałem do góry, tutaj poleciałem po prostu na spawna. I o, ta modyfikacja jest naprawdę totalnie porąbana, się nie spodziewałem czegoś takiego tutaj. W sensie, widziałem już te moby, bo na drugim kanale gdzieś tam sobie korzystamy z tego. Ale tutaj takie rzeczy? Ej, ja tutaj widzę jeszcze coś, bo mamy tutaj moby z Withera, w sensie Shulker Wither, Wither Shulker i The Mr. Spook Halloween. Co to będzie? Czekaj. O Jezu. Ja on faktycznie tymi, ze środka Shulkera w ogóle wystrzeliwuje, ale dziwne połączenie. Daj sobie spokój, czemu te moby w ogóle tutaj latają w tej wiosce? O co, on siedzi? Czekaj. Nie, chyba nie siedzi. Mamy jeszcze jednego, to jest Wither połączony z Shulkerem. Ale to jest złe, jak to wygląda strasznie. Jeszcze takie wielkie, dosłownie jak w tamtym przypadku, no nie? I słuchajcie, mamy jeszcze coś takiego jak The Mr. Spook Halloween 2017. Ej, to jest coś podobnego do tego pająka, tylko trochę inne. A on ma tarczę i motykę. Nie wiem, czy motyka jest taka dobra do walki, ale co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Zostaw owce! Okej, są to jeszcze golemy, z czego widzę. Guardian Golem, Blazing Golem i będziemy mieli tutaj Creeper Golema nawet. No dobra. Łocie, panie drogi. Ty, a to jest... Aha, okej, nieważne. To jest Blazing Golem, w sensie co on będzie robił, jeżeli będziemy gdzieś tam chcieli go zaatakować? Już nie mam złotego jabłka, to jest trochę przypał. Teraz mnie coś utłuczy pewnie. Ty, on idzie walczyć z nim! Patera, co się dzieje? A on faktycznie lata, po prostu go... Zbyszek, przecież ty latać nie umiesz! Przecież ty z żelaza jesteś! Ja tam cały czas gdzieś w tle widzę latających villagerów, przed chwilą jakiś spadł. Okej, teraz Guardian Golem, mam dla ciebie zadanie, musisz go pokonać. Walcz z nim! Co mu zrobisz? Ty wlazł do środka. Ale na siebie patrzą, to jest face to face, dosłownie. O, chyba przegrał. Jeszcze mamy Creeper Golema, który ma nadzieję, że już go pokona. Czekaj, uwaga! Da radę? Creeper Golem jesteś nie do pokonania przecież. Jakim cudem on cię pokonuje? Nie, Creeper Golem to jest generalnie strasznie porąbana akcja, ponieważ okazuje się, że to wcale nie jest zwykły golem, tylko tu już jest jakiś, ten, a la boss? Patrzcie, jakbyśmy sobie go utłokali, tak? Żeby go faktycznie gdzieś tam ubić, on ma strasznie dużo życia swoją drogą, to w pewnym momencie powinien nam zmienić jakby... O coś takiego właśnie. Gdzie tu jesteś? Wow. I w zasadzie tyle. Tak jakby się pokonali w zasadzie smoka to wygląda. No dobra. Trochę tą wioskę zdemolowałem, jakieś takie odnoszę wrażenie, ale jakoś nie jest chyba aż tak źle. Ej, to jest moja świnia, weź ją zostaw, jak jest, chodź do domu. To jest moja świnia, proszę mnie jej nie ruszać. Nie, mi się ta świnia najbardziej podoba, a wy napiszcie w komentarzu, jaki mob wam się najbardziej tutaj podoba. To jest w ogóle chore, co tutaj się dzieje. Czekaj, ja chcę jeszcze jedną rzecz, mamy wiedźmę połączoną ze Spiderem. To chyba ostatnia, jaką wam pokażę. Dzięki śmiech! Co jest z tobą? Oj, ona wygląda trochę źle, w sensie. A co będziesz robiła? Będzie we mnie rzucać czymś? O Jezu, prosto w głowę! Halo. Dobra, nie dam rady walczyć, w sensie tutaj po prostu ona zmieniła wygląd, nie ma jakichś specjalnych rzeczy. Z czego zauważyłem, że dostajemy jakieś specjalne dropy tutaj. Diffusing detonator i tak dalej. Jakieś pork chopy, które będą nam robiły krzywdę. Widzę, że nawet mamy tutaj firework detonator, czyli możemy... w teorii, czekaj, strzelać tak jak tamten? Nie da się. Myślałem, że możemy moby wystrzeliwać do góry, ale nie działa. Wow, nie zdążyłem się z nimi rozprawić. W każdym razie, moi drodzy, mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek wam się spodoba. Jeżeli tak, zostawiajcie łapeczki w górę i widzimy się następnym razem. Siemanko, cześć! Pa, pa!